27 dzień czerwca 2021, to jest Świętochowice, odpust Kościół Rzymskokatolicki. 1700 lat istnienia. No ale nie to mnie martwi, bo pełni chrześcijanie, gdzie tam jest Krzysztof Gołębiewski, były świadek Jehowy obwodowy, nie chce słuchać o Królu Chrystusie Immanuelu. Tylko, no po prostu nie chce słuchać, tak? Mnie wyrzuca jak faryzeusze. A wiara jest do słuchania. No kto już bardziej księża, niektórzy potrafią chwilę stanąć, wysłuchać, wziąć kartkę. A tutaj gościu wyszedł i mi kartki pozginął, tak? Do ręki z tego ciu. I takie reakcje. No ale później chciał mi oddać, mówię, nie, rozprostuj to sobie, postudiuj. To było w tym miejscu. I oni mówią, że czy jesteś wystarczająco dobry, aby pójść do nieba. Do nieba, Jana 3,13, no nikt nie pójdzie. Oni po katolicku mają Pana i do nieba chcą iść. Jak Chrystus. Chrystus tylko poszedł do nieba, bo z nieba stąpił. A oni no nie pójdą do nieba, bo Chrystus przyszedł przez Jego uczniów, Mateusz 23, od 8 do 11. A każdy uczeń jest aniołem, Mateusz 24, 31, wybranym. A tu są uczniowie sekty Krzysiu Gołębiewski, no, wyszkolony, ma potężną wiedzę biblijną, ale Słowa Bożego, jak faryzeusz nie może poznać Chrystusa przyjścia Jego. Hebrajczyków 9,28. Chrystus przychodzi przez swoich uczniów. Także tu nawet jeszcze jak on poszedł, to włożyłem na anioła. Włożyłem anioła na rowerze. Jest rower, nie mój, dobra. Gościu opisał mnie w gazecie, katolik Zbigniew Szulc. Urszulkę też, dwóch świadków. Zbyszek Poland jest trzecim świadkiem. Trzecim, macie trzech uczniów Chrystusa Króla Immanuela. Także świadectwo dwóch albo trzech wiarygodnych. Hebrajczyków 10 rozdział. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Chrystus jest Bogiem żywym, Jego prawda jest tak żywa, że Judasz wolał sobie odebrać życie. Mateusz 27, od 3 do 5. No, czy mogę pomóc? Co pan tu robi? No nic, ja nie kradnę, nie kłamię, tylko nie, wskrzeszam cię. Mateusz 10,8, chcę cię wskrzesić, błogosławić. Proszę pana, pan głosi herezję. Jakie? Udowodnij mi. No udowodnij. Masz Słowo Boże, udowodnij mi. Udowodnisz mi. Czemu pan nie może jechać z tym gdzie indziej? Ja byłem teraz ksiądz słuchał, wiesz? No to niech pan jest. No katolicy, weź, bądź aniołem, błogosławię cię. Mateusz 24,37, bądź aniołem. Ja jestem aniołem, objawiłem 27,12 i za darmo przekazuję, głoszę, tak, Eliasz, Izajasz, byli prorocy, teraz masz aniołów. Pan jest fałszywym prorokiem. Pan to jest diabeł, a Chrystus jest królem. A udowodnij mi, ja znam swoją wartość, ja nie jestem fałszywy. Ja mam tylko Chrystusa i Chrystus mnie posyła, dzisiaj mnie tu posłał. No zobacz, Mateusz 24,37, pośle aniołów, ja mam cię posłać. Ty jesteś aniołem Chrystusa Króla. Nie moim, ja za ciebie nie cierpiałem. Co znaczy słowo anioł? Posłany. Posłaniec. Tak, posłaniec. A ja wie jestem... pan, my jesteśmy wyżej niż aniołowie. Jak wyżej? Ja no jestem... wyżej, to jest Słowo Boże też. Ale ty nie masz Słowa Boże Bożego. Hebrajczycy. Ty jesteś Hebrajczykiem. List do Hebrajczyków. Ale ja jestem prawdziwy Izraelita, co nie ma fałszu. Panie, list do Hebrajczyków, ma pan napisane, że aniołowie to są nasi słudzy. No, ja mam aniołów, co mi służą też. No właśnie, a pan jest synem Bożym czy aniołem? I synem Bożym i będę królem, jak żona wróci. A pan jest synem Bożym czy mam aniołem? Żonę i dwóch synów, Daniel, Dawid. Dobrze, ale pan jest synem Bożym czy aniołem? I uczniem, nauczycielem nie jestem. Jestem uczniem Chrystusa i przekazuję jego nauki za darmo. I pan i teraz... jest jego bratem. Ja mówię, nie jestem bratem, jak... nie jestem bratem jak Chrystusa. Nie, bo Chrystus jest moim ojcem. Chrystus powiedział, że... Uczniów. Chrystus powiedział, przyjaciółmi. Że jesteśmy... przyjacielami i jego braćmi. Nie, przyjaciółmi, że jesteście, ale nie powiedział, że jesteście moimi braćmi. W Hebrajczykach 2,11. Ale słowo pokłamali, Biblię pokłamali, Słowo proszę Boże nie kłamie. Ja wykładam Słowo Boże. 2,11. Proszę pana, jak pan mówi, że brat pan jest Bogdan. Aniołem... Mam tytuł pan... anioła.
Jak pan jest aniołem... Tu nawet jest, pan... zobacz, opisany anioł. To znaczy, że pan jest posłańcem. Tak. Pan nie jest Synem Bożym w takim razie. Jestem Synem Bożym, mam Ojca w niebie. Chrystus... Pan mówi, czy pan jest aniołem. Jakuba 1,18, Chrystus mnie zrodził właśnie z Jego prawdy. Ale pan nie jest aniołem. A wystarczy jedno kłamstwo, że nie umrzecie w grzechach swoich. A prawda Chrystusa was nie może uśmiercić, wyzwala. No właśnie, ale Chrystus daje nam łaskę. Ja ciebie skrzeszam, Mateusz 10,8, jako w imię Chrystusa Króla Immanuela, bądź aniołem, błogosławię się, na prawicy. Nie chcę być aniołem, ja chcę być Synem Bożym. No to bądź, jestem Synem Bożym, bądź Synem Bożym. Jeżeli pan jest aniołem, to pan jest jego sługą. Tak, sługą Chrystusa i twoim. Ja też jestem sługą, ale jestem dostąpiłem czegoś wyższego, bo jestem usynowionym. No to wskrześmie. Jak pan nie jest, pan mówi, ja że ja nie jestem jest panem, brat Bogdan. Książę to, Bogdan, mam jak, króla w niebie, król Chrystus. Słuchaj, jak jesteś aniołem... Bo, tytuł anioła. Tytuł anioła? Tak. jak jesteś aniołem, to znaczy, że... Że mam prawdę, Słowo Boże i ci mówię. Anioł Gabriel do Marii przyszedł, nie lękaj się, urodzisz. Ale ty jesteś anioł. No ja też nie mam jest, tytuł anioła. Ale to pan, to jesteś taki, to jesteś w takim razie aniołem. Jak masz na imię? Ani Kuba. Kuba? To w takim razie jesteś Rzymian, aniołem, ani Rzymian jesteś 11 bratem. Rozdział. Teraz Jakub, Izrael. Zobacz, 11 rozdział Rzymian. Ty masz ludzi, to jest Abraham, Izak, Jakub, spójrz, z Jakub, Izrael. Spójrz na całość Pisma. Tak, ja wykładam Słowo Boże. No mam Słowo Boże w kieszeni. Dobra, ja też mam Słowo Boże. Czemu pan mnie nagrywa? Czemu mnie nagrywa? Ja włączyłem, wszedłeś na karmę. I tam jest zaraza, zobacz. Już nie szepcz się i... No co? Czemu nagrywasz? Jakub, 11 rozdział, błogosławię cię, Rzymian. Zobacz, o tobie pisze. I z Syjonu wyjdzie Wybawiciel, ja cię błogosławię. Na Syjonie Chrystus Baranek, objawienie 14 rozdział. Urszula...